Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Uczniowie Jezusa nie pościli, ponieważ doświadczali bliskości Pana. Jego bliskości jako Pana młodego. Przyjdzie czas na ich post po śmierci mistrza. Będzie to post żałobny. I taka postawa była wyrazem łączności z Jezusem, który swoją niemocą pokonał moc szatana, a także którego droga do zmartwychwstania prowadziła przez krzyż. Zobaczmy, że na drodze życia chrześcijańskiego zarówno świętujemy, jak i pościmy. I świętowanie jest zapowiedzią zjednoczenia się z Bogiem w wieczności, w radości, w weselu. A poszczenie jest przypomnieniem, znakiem wskazującym na to, że nasza droga jest krzyżową i na niej dochodzi do konfrontacji z siłami zła, które sprzeciwiają się naszemu przemienianiu w Chrystusie. Bardzo często to, co możemy uczynić, aby pokonać złego ducha, to podjąć post, to wejść na drogę pokory. Nauka Jezusa jest w jawnym konflikcie ze starymi zwyczajami. Jego nauka, okazuje się, potrzebuje nowych form wyrażania. Proponuje nam inną duchowość niż ta, w którą niezmiennie wprowadzali faryzeusze. Jedzenie, radowanie się w dzień szabatu według Jezusa jest zachowaniem pozytywnym i bierze górę nad zakazem żniw, o który to upominali się faryzeusze. Prawo chroniło ubogiego i przybysza, szanowało potrzeby człowieka, ukazując swoją istotę, miłosierdzie. Jezus przypomina, że prawo należy interpretować, a nie je zniekształcać. Miłosierdzie jest ważniejsze od ascezy. Jeden z ojców pustyni, znany z ascezy, gościa, który do niego przybył, aby wysłuchać umacniającej ducha nauki, częstował obfitym posiłkiem i sam z nim jadł, mówiąc przy tym wiele i z dużym ożywieniem. Kiedy przyszedł czas pożegnania się, gość dał wyraz swojemu rozczarowaniu. Przez cały dzień łamałeś regułę, mówi do pustelnika. Odpowiedź tego ojca brzmiała tak: moją jedyną regułą jest miłość. W jaki sposób można podsumować tę refleksję nad słowami Jezusa? Wraz z nowym przymierzem ustaną ofiary, by ustąpić miejsca jedynej ofierze miłosierdzia, a zakazy nie będą potrzebne. Zobaczmy, jak pociągająca jest nauka Jezusa, a równocześnie uświadamiamy sobie, jak bardzo ważny jest post, który zbliża nas każdego dnia do Pana.